nieruchomości przy ulicy Fabrycznej w Krakowie. Bardzo proszę panią radną świetnie. Do Rady Dzielnicy wpłynęło pismo z Działu Miejskiego Miasta Urzędu, który prosi Wydział o opinię odnośnie zbycia na rzecz właściciela nieruchomości przyległej działki o powierzchni 89 metrów kwadratowych położonej przy ulicy Fabrycznej. To jest, można powiedzieć, blisko ulicy Grzegórzeckiej, po prawej stronie między Grzegórzecką a Aleją Pokoju. Taka niezagospodarowany kawałek działki z drzewem w środku. I to jest działka, która jest jakby na przedłużeniu budynku mieszkalnego, który tam stoi i przylega do budynku jednorodzinnego, który stoi tam. Tak. Tu jest sytuacja, Ja na architekt chcę dokupić tą działkę, żeby wystawić blok. Ta działka, na której stoi tenże domek, ma 399 metrów. Natomiast ta, o którą chodzi, ma 89 metrów kwadratowych. Jest to taki fragment niezagospodarowany tej chwili. Jest teren zielony, jest drzewo takie chylące się, tu jest zdjęcie. O, to jest taki kawałek działki tutaj. Tu jest ten domek jednorodzinny, tam jest dom Histomilu. Tu jest Fabryczna, tu jest Grzegórzecka. Tu chodzi o taką działkę. No i ustawa o nieruchomościach przewiduje taką możliwość bycia działki na rzecz sąsiedniego właściciela sąsiadującego w celu poprawienia zagospodarowania tejże nieruchomości. No i Komisja Infrastruktury Komunalnej po dyskusji, po zapoznaniu się z tematem, zagłosowała za wyrażeniem pozytywnej opinii w tej kwestii. Było bodajże 9 głosów, 8 głosów za, 1 osoba się wstrzymała. Jakieś pytania? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Punkt 1.